przystępując do cięcia, ważne są narzędzia, gdyż no, od jakości narzędzi zależy później efekt tego cięcia no, w pewnym stopniu. I ważne jest, aby te narzędzia były dobrej jakości, dobrych firm, które specjalizują się w produkcji tych narzędzi. I tu może zademonstruję taki pierwszy sekator do ręki, tak zwany, sekator taki króciutki, którym przycinamy drobne gałązki, takie no, najwyżej do 1,5 cm średnicy. Jest to sekator właśnie z taką rękojeścią obrotową, która ułatwia pracę i nie powoduje jakichś przykrych, nie wiem, dolegliwości. Taki sekator do ręki, bardzo dobry, ostry, który nie powoduje zmęczenia ręki przy całodziennym nawet cięciu, może kosztować nawet około 150-160 zł. Sekator dwuręczny, czyli taki sekator długi, którym się tnie już troszeczkę grubsze gałęzie, kosztuje około 180, 90, a nawet 200 zł. Możemy wszystkie gałęzie obcinać tym sekatorem i doskonale, szybko to cięcie wykonujemy. Natomiast już piłeczki. Tu mam jedną piłeczkę i druga. Są to zarówno jedna i druga służy, no wiadomo, do obcinania troszeczkę grubszych gałęzi. Piłeczki również polecałbym tylko dobrych firm, renomowanych, dobrej jakości. Mniejsza piłeczka to tak troszeczkę cieńszych gałęzi kosztuje około 80 zł, natomiast już piłki do grubszych gałęzi, większe piłeczki kosztują w okolicach 150 zł.